Siemanko wszystkim, z tej strony Kwiatek. Był Bóg, była Wisła, to teraz jest Narew. Popłynąłem kawałek. Zatrzymałem się w fajnym miejscu. Rozłożę sobie tu wędkę. Przygotuję wszystko. Ogarnę się z tym bałaganem, który tu mam. Porzucamy troszkę za rybkami. Spędzimy na pontonie 2 noce. Niecałe 3 dni. Mam nadzieję, że nie zamarznę. Gratów mam trochę więcej niż latem. Mamy listopad. Także zaczynamy przygodę. Zapraszam. Jeszcze czemu mnie nie było dłuższy czas, o tym opowiem później, o moich przygodach. Jeszcze raz zapraszam. Zaczynam mówienie, trzeba się wpisać do rejestru, żeby nie było. Dużo dziś. Kurde, nie wiem. Trzeci. Oddajemy pierwszy rzut. Taki twister klasyczny, biały, założony. Stoję na 3 metrach, na 2,5 metrach i tam dalej schodzi w dół do 5. Fajny taki dołek. Zobaczymy. Pogoda niezbyt. Słońce w pełni. Ale mi to nie przeszkadza. Wolę taką pogodę niż miało padać. Kosztem ryb. No i próbujemy. Idziemy dalej. Parę rzutów oddałem, trochę spłynąłem w dół, też parę rzutów i nic. Nie wiem, czy nie przerzucę się na gruby przypon i na szczupaka, bo teraz z sandaczem to będzie problem. Raczej lepiej pod wieczór go spróbować złowić. Przypłynąłem do jakiegoś wyższego brzegu. Chcę tu chwilę jeszcze połowić, porzucać, a później będę robił tu jedzenie. Już trochę zgłodniałem, jest 12:30. Ja połowiłem może jakieś pół godziny. Reszta to było, wstałem o jakieś 6:30 i reszta to był przyjazd, rozpakowanie, wypakowanie, złożenie wszystkiego. Pół dnia minęło, o 5:00 się robi ciemno. I tak to łowienie moje wyglądało dziś. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Widzę, że ta Narew trochę mniej mi się tu podoba ze względu na ilość zabudowań.
Tam jakiś traktor jeździ po polu, traktory, jakieś domki, więcej ludzi. No ale może coś, znajdziemy coś ustronnego bardziej. Tam jest taki cypelek. Pójdę tam, porzucam jakąś gumą czy blachą, nie wiem. Tutaj mam ponton. Także pilę połowie i idę jeść. Dobra, próbujemy to odpalić. Chociaż może być różnie. Mokro trochę. Aj ten zapach. Czuję już ten fajny zapach palonego drewna. Strzyżaki mnie oblazły całego w tym miejscu. Jeszcze żerują, że tak powiem. Drugie podejście. Mamy trochę krzaków. Tutaj węgiel znalazłem, włożę go, bo oczywiście zapomniałem wziąć brykietu. Gdybym miał jakiś żar na to jedzenie. Dobra, rozpali się.
proste żarcie dzisiaj. Buas, wołowino, czyli tak zwany hamburger albo burger. Składników nie mam za wiele, pomidor, ser i ketchup. Mam gdzieś tam cebulę, ale już mi się nie chce szukać. A, jeszcze mam dodatek. A to zaraz zobaczycie. Muszę tu ogarnąć ten grill. Patyczki włożymy dołem. Węgiel się tutaj ładnie zrobi. Czekam, aż mi się to wyżarzy tutaj dobrze. W końcu. Druga godzina jest. Słońce już coraz niżej. Strasznie szybko się robi ciemno o 5. Także dzień jest krótki. Trzeba rano wstać, żeby skorzystać. Dzisiaj to na wariata trochę wszystko. Nie wiem nawet, gdzie jeszcze będę nocował. Czy tam w górę rzeki się nie zapowiada, jak patrzę na mapę. Dobrze, żeby były miejscówki jakieś dzikie. No, gdzieś tam przy brzegu na wodzie będę spał. Jakiś niefart mam ostatnio. Dzisiaj to samo. Później wam opowiem przy piwku wieczorem. Teraz chcę tylko zjeść. Spływam dalej. Jeszcze mam ziemniaczka ugotowanego. To jest ta kolejna rzecz. Jest nóż. Już ugotowany wczoraj, żeby zaoszczędzić czas. Także kładziemy. Elegancko. Długo nadejdą ciemności i pół dnia w ciemnościach, więc trzeba korzystać.
po dwóch takich będę zadowolony. Nie ma to tamto. Przybiłem do takiego miejsca. Nawet spoko się wydaje na pierwszy rzut oka. Ale ja chyba tu nie zostanę. O, jest nawet miejsce na ognisko. Ja nie zostanę tutaj, bo... Albo nie wiem jeszcze, czy zostanę. Zastanawiam się właśnie. Naprzeciwko siebie mam jakąś piaskarnię. I jeżdżą ciężarówki cały czas. No, fajrant pewnie będzie około 17, jest przed 16. Ale tak średnio mi się tu podoba, jeśli chodzi o widok na drugą stronę rzeki. Dalej wiem, że są zabudowania. Wcześniej widziałem spoko miejsce, taki płaski teren naprzeciwko lasu. W lesie gdzieś tam jakieś domki działkowe. Więc chyba tam wrócę. Może jeszcze godzinę tu porzucam i chyba tam spłynę z powrotem w dół rzeki. Zimno mi się robi. Dopłynąłem w dół rzeki troszkę. To moja miejscówka. Całkiem przyjemna. Już robi się ciemno. Godzina jest 4:30. Także do wieczora jeszcze trochę. Tak, idealna cisza się zrobiła. Piaskarnia przestała pracować. Czy tam, nie wiem co. Kopalnia jakaś, czy co. Jest idealna cisza. Wiecie co, marzy mi się tylko, żeby do śpiwora wejść. I pewnie tak zrobię. Jakaś herbata, zaraz stawiam namiot na pontonie. Herbata. Może fajkę sobie zapalę. Włączymy światło i pogadamy. No, stopy mi straszliwie marzną. W tych kaloszach bez ocieplenia.
się wpasować i ogarnąć trochę barłogu. Pozwolicie, że ja sobie nabiję fajeczkę i w tym czasie może pogadamy troszkę, tak jak wcześniej mówiłem. -10 stopni wewnątrz, 10,5, 8,5 na zewnątrz, czyli mam 2 stopnie cieplej tutaj. Więc tak. Dzień po ostatnim wyjeździe, po ostatnim wrzuceniu filmu przeze mnie, to dzień później, jechałem na dwudniowy biwak nad Wisłą, ale nie dojechałem. Miałem tak zwanego dzwona. Rozwaliłem samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało. No ale to spowodowało, że na miesiąc byłem wyłączony. Raz, że nie miałem środka transportu. Dwa, że musiałem to wszystko załatwić. Naprawić samochód. Papiery. No. I inne takie różne też się złożyły na to, że nie jeździłem nigdzie. Ostatnio prześladuje mnie jakiś pech. Muszę wam powiedzieć. Wczoraj przed wyjazdem złamał mi się statyw. Znaczy ta głowica. Skleiłem poxipolem. Wydawało się, że jest super. Że trzyma jak cholera. No ale dzisiaj na pontonie łamało się. Musiałem zaklejać, przyklejać taśmą izolacyjną i super się trzyma, jak widać. Jest ok. Jest cały oklejona ta głowica. Może wam pokażę. Tak to wygląda. Dzisiaj płynąłem, wpadłem na jakiś konar, przypieprzyłem w silnik. Na szczęście nie poszedłem na dno razem z całym dobytkiem. Chyba nic się nie stało, ale napłynąłem centralnie, nie wiem, coś z tą moją uwagą jest nie tak. To znaczy wiem, co się stało, patrzyłem na echo sonda, jaka głębokość jest. Nie patrzyłem przed siebie i wpadłem na taki pływający konar. Trzy. Zepsuła mi się chyba dzisiaj echosonda w ogóle, właśnie. Kolejna rzecz. Znaczy przetwornik cały czas mi piszczy, że jest płytko, a nie jest. Było jeszcze trochę tych jakichś takich przygód, ale już teraz nie pamiętam. Pewnie będzie mi się przypominać stopniowo. Czy ja wcześniej mówiłem, że na 2 dni tu przyjechałem, 2 noce? Jest trudno, powiem wam. Jest trudno. To nie jest lato. Gdzie jest ciepło, gdzie ma się połowę mniej rzeczy. Gdzie można wejść do wody bez kaloszy. Jest ciepło. Ja nie wiem, czy ja wytrzymam tutaj 2 noce. Po prostu wszystko to przerzucać z tyłu naprzód, to jest masakra, jakiś dramat. Nie wiem, czy mi się chce. Ostatnio mi się nie chce, coraz bardziej. No. Jakoś mi się ta Narew nie podoba. Nie ma miejscówek fajnych. Znaczy podoba mi się rzeka, tylko
piękna jest, tylko wszędzie dookoła jakieś domki letniskowe, ludzi pełno. Znaczy nie, no może ludzi pełno nie, ale no wiecie o co chodzi. Nie ma tej dzikości co na Bugu chociażby, chociaż tam też. Najfajniej jest na Wiśle, ale ja nie pojechałem na Wisłę, właśnie, bo ja miałem na Wisłę jechać. Ja nie miałem być na Narwi dzisiaj, miałem być na Wiśle. A ja nie pojechałem na Wisłę ze względu na niski poziom wody. Bardzo niski poziom. Może to źle, że nie pojechałem, nie wiem. Jakoś nie miałem przeczucia dobrego co do tej Wisły. No, jestem tutaj. Wiem co jeszcze mi się zrobiło nie tak. Nie wziąłem takich, wiecie co są do GoPro, takie szelki, nie? Właśnie jak się łowi, to wtedy, żeby z klatki piersiowej kamerować. Zostawiłem taką złączkę, wziąłem te szelki. Zostawiłem złączkę, nie mogę przypiąć kamery. Jeszcze pamiętam, jaką odkładałem, mówię, a po co mi ona? Bo taki chwytak mam nowy do kamery, ale... Ale ta złączka, ona była potrzebna. No ja jakoś sobie ubzdurałem, że skoro mam ten nowy chwytak, to nie muszę mieć złączki, nie wiem. No. Wziąłem dodatkowy koc, położyłem sobie na materac, żeby tak trochę bardziej grzało. Żeby się odizolować od podłoża, ale chyba powinno być ok. No, śpiwór mam ciepły, także. No i co? Jest godzina pół do szóstej. I siedzimy. Chciało mi się chodzić jesienią do lasu. Właśnie mogłem jakoś tam zrobić jakiś wypad przez ten miesiąc, ale nie, bo mówię, za dużo grzybiarzy jest w lasach. Nie będę tam się gdzieś kitrał po krzakach, żeby mnie nikt nie, nikt nie nakrył. Teraz listopad, można zacząć chodzić. Nie jest łatwo to nagrywać wszystko, nie jest łatwo. Z tym łowieniem ryb to ja nie nagrywam filmów wędkarskich, jak mnie oglądają wędkarze jacyś, to żeby sobie nie myśleli. Dzisiaj porzucałem, nie wiem, no naprawdę dosłownie z godzinę, może maksymalnie. Maksymalnie. Wypłynąłem, szukałem miejsca na noc. Obiad, to trzeba nagrać. I tak dalej, i tak dalej. Nie było czasu. Jakbym stricte nastawił się tylko i wyłącznie na ryby, to bym nie nagrywał nic oprócz tego. Tylko same ryby i to by było dużo łatwiejsze. No ale tu chodzi o biwaczki też, nie? Jakiś ogień, gotowania i takie tam. No nie wiem. Ja to chyba na 100 filmach zakończę ten kanał. Nie wiem, ile tam ich teraz mam, z 70 może. Nagram 100 i kończę z tym. Panie. Stówka wystarczy. Po co więcej? Ile można? Pamiątka będzie. Tyle. Zobaczymy jeszcze. Ile mi się będzie chciało.
przestanę nagrywać i będę zacznę chodzić bez nagrywania, to będzie o połowę prościej. Księżyc widzę. Życie na 2 metrach kwadratowych. Już wiem, jak się czują mieszkańcy Tokio. Skoczyłem w kalesony polarowe. Założyłem polar pod bluzę. Zmieniłem czapkę. O, jeszcze. Dorzucimy rękawiczki. Osiem stopni. To nie jest zimno, wiecie, no ale jak się siedzi i nic nie robi pół dnia w takim pontonie, to się robi zimno. Bo człowiek się nie rusza w ogóle, nie? Znaczy jak tutaj nie chciałem się teraz przebrać, przebrałem się, to mi się ciepło zrobiło od razu, bo tysiące ruchów. Ale jak się tak siedzi, no to robi się zimno i nudno, więc z nudów pokażę wam może, co zabieram na ponton, jeśli chodzi o zestaw naprawczy. Bo na ten wyjazd się powiększył, całe jedno pudełko. Otworzę sobie tylko browarka. Nie wiem czym. Chyba tym. Kręca się? Nie. Chyba. Zimne. Dobra. I pokażę wam, co ze sobą zabieram w razie W. Jeszcze moment. Dobra, mamy pierwszą saszetkę. To są narzędzia do silnika. Zapasowy sznurek. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. No tak, żeby odpalić, nie? Się ciągnie. Zapomniałem, jak to się nazywa. Takie kombinerki, szczypce. Tutaj są jakieś klucze, takie. O. I śrubokręt. To jest w tym. I to jest wszystko. To było w ogóle w zestawie, znaczy dołączone do silnika, te narzędzia. To jest pierwsze. To odłożę tutaj, w dół. Dalej. Zazwyczaj jeździłem, zawsze jeździłem, praktycznie jest tylko z jednym takim. Pudełkiem. Co my tu mamy? To jest zapasowy taki zaczep do namiotu, jakby się urwał. Trytytki. Nie wiem po co. Wiadomo, mogą się przydać. Co tu mam? Tu mam klej. Dr. Boat. I drugi klej, nie przeczytam. No, do klejenia pontonu obydwa. Tutaj mam taka klamerka.
To jest też do, jakby się urwała przy namiocie. Poxipol. Wziąłem go, wymyśliłem sobie, że go wezmę. Wymyśliłem to wczoraj przed wyjazdem, jak kleiłem statyw i pomyślałem, że może się przydać. Ale nie wiem, czy w sumie jest mi potrzebny teraz, bo jak to się urwało dzisiaj, to nie jestem zadowolony z tego kleju. Może nie ten, nie ta powierzchnia, nie ten materiał, nie wiem. To są łatki, to jest ta taka siateczka wzmacniająca, jakby się dziura zrobiła. Tu mam łatki już wykorzystane częściowo do klejenia pontonu. Nie miałem dziury w pontonie. Nakleiłem łatkę na takie przetarcie, żeby wzmocnić. No i kleiłem tymi łatkami kajak stary, nie? Więc to dlatego są zużyte. O, tu jest taka jeszcze większa. Jeszcze jedna, jakby się dziura zrobiła. Tutaj jeszcze okrągłe łatki. Tu mam śrubki i nakrętki. To jest do kół, ewentualnie do przetwornika echosondy, żeby coś przyczepić. To jest zapasowy taki zaczep do przyczepiania też namiotu. Jakby mi się urwał, czy nie wiem, urwał i odpadł, zgubił, wpadł do rzeki, to mogę sobie nakleić przy pomocy tego kleju taki zaczep. No i to jest to pudełko. Teraz może ja to schowam. Ostatnie pudełko. Zazwyczaj miałem tylko właśnie te dwa, które pokazałem i też nie wszystko, co tam było, woziłem. W tym roku, co byłem na Bugu, na Wiśle. Ale teraz wziąłem jeszcze jedno, bo trochę porobiłem przy tym pontonie. Zrobiłem sobie takie trzymanie przetwornika echosondy. Poprawiłem trochę koła, żeby lepiej chodziły. Dokręciłem wszystkie śruby. Musiałem zawory dokręcić. Właśnie, jeszcze mam tam taki klucz do zaworów. Bo z jednej komory mi powietrze schodziło. Okazało się, że to zawór był nieprzykręcony, kupiłem klucz i co się dalej okazało, trzeba było dokręcić wszystkie zawory, bo były słabo przykręcone, więc mam taki klucz, ale nie chce mi się, nie mogę, nie mam jak wstać teraz, więc on jest tam z tyłu, nie chce mi się po niego sięgać. No, ale postanowiłem jeszcze wziąć tak, to jest taki klucz do zaworów, ale nie tego typu, które ja mam. Ale i tak to biorę, bo to jest taki płaski plastik. O. I on się przydaje podczas klejenia różnych rzeczy. Można tym docisnąć fajnie te łatki wygładzić. Więc sobie to biorę ze sobą. Dalej, silikon biały do uszczelniania. No, głównie tam z tyłu na pawęży. Tych śrub od kół, czy nie wiem, jakichś tam odprysków tej deski z tyłu. I powęży. Klucz. To są klucze. One mają tutaj takie no pasujące po prostu do śrub, które mam tutaj w obrębie pontonu. Mają pasujące otwory, więc o, jeszcze jeden. Więc postanowiłem brać je ze sobą, bo nieraz tam się w kole coś odkręci. Czy nawet w silniku trzeba będzie coś poprawić, to klucze są, a bez tego może być słabo. Tu jeszcze dwie łatki dodatkowe z siatką. No i tyle. I to wszystko. No i jeszcze tam w pudełku właśnie na echosondę ten klucz od zaworów. I taśma izolacyjna, którą dzisiaj użyłem do przyklejenia głowicy od statywu. Ten zestaw pewnie będzie się zmieniał. Będę coś pewnie dokładał, odejmował, ale to wiadomo jak zawsze. Wszystko mam oprócz, kurde, złączki do kamery. No, teraz jest pięknie. Mówię wam. Najgorzej tylko jak się siku zachce. Nie wspominając o innym temacie, bo
wyjść stąd, to... Na siku to tu otwieram dziób. Tam. Jak na jachcie, nie? Teraz można się... Dopiero teraz można się wyluzować, że tak powiem. O ile się nie zgubiło zapalniczki, którą się przed chwilą miało. Dobra, tu mam drugą. Zwykłą. Pewnie jeszcze z godzinka i zrobię się głodny. I znów będzie maniana z tymi klamotami. Co sądzicie o tym wszystkim? Trochę za dużo tych rzeczy. No, ja zawsze staram się jak najmniej zabrać. Ale to się nie da. No nie da się. Trzeba mieć na czym spać. Trzeba mieć śpiwór. Trzeba mieć wodę. 5 litrów baniak. Benzynę do silnika trzeba mieć. Echosondy można nie mieć, ale biorę. Wędki trzeba mieć. Przynęty można mieć mniej, ale biorę skrzynkę, bo jakoś mi tak łatwiej. Wszystko chowam do skrzynki, kołowrotki i tak dalej. Kamizelkę ratunkową trzeba mieć. Jakieś naczynia do gotowania trzeba mieć. Piłę nie trzeba, ale czasem się przydaje. Jedzenie. Coś do umycia się, szczoteczka, pasta, no jest tego, tego się, człowiek myśli, że to tak, o, można wziąć tutaj jedno pudełko, no nie. Oświetlenie trzeba mieć, żeby coś było widać, jak się nagrywa. Siatkę na ryby. Pompkę, jak powietrze zejdzie, wiosło, nie no, wszystkie te kotwice. Niby... Tutaj nie ma rzeczy niepotrzebnych tak naprawdę, a wydaje się, że tego tyle. No termometr mógłbym nie brać, no ale to wszystko wchodzi do jednego takiego, jednej takiej saszetki. O. W saszetce filtr do wody, jakby mi baniak uciekł. Jeszcze latarka jedna. Nóż. Ten nóż jest spoko, bo on ma dużo różnych kombinerki, ma takie małe piłkę. No ale to i tak, by saszetkę biorę, to mogę tu wrzucić, nie dźwigam tego na plecach. No i tak naprawdę się mnoży tego wszystkiego. Na tak małej przestrzeni. No to jest ciężko. Wiem, narzekam. Narzekam znowu, ale... Takie życia. To by było na tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się i do jutra.
Jest godzina po szóstej. I nie chce mi się kompletnie wstawać, bo w śpiworze jest ciepło i przyjemnie. A tu na zewnątrz tak nie jest. Przygotowuję śniadanie. Już kanapki mam zrobione. Dzisiaj jajka na twardo. Nocka była spoko. Długo nie mogłem zasnąć, ale było ciepło. Myślałem, że będzie zimniej. Także jest ok. Trochę się przyjaśnia. Także mam nadzieję, że później wyjdzie słońce. Jemy śniadanie i wypływamy w górę rzeki. Odkrywać nowe miejscówki. Słuchajcie, popłynąłem trochę w górę rzeki, strasznie wieje wiatr. Zimno jak nie wiem co. Jest około 5 stopni. I tak się zastanawiam, czy płynąć dalej. Bo po prostu płynąc dalej tracę czas. Poruszam się dosyć powoli, bo nie znam rzeki. Staram się uważać. Nie wiem, czy jest sens tam robić te kilometry i tak naprawdę nic z tego łowienia nie mieć. To samo sprawdziłem pogodę. Jutro ma od rana lać deszcz. Jak ja mam wracać kilkanaście kilometrów w deszczu i wszystko to pakować, to mi się odechciewa, powiem wam szczerze. Wymiękam. I tak myślę, żeby sobie teraz spłynąć w dół rzeki, spokojnie sobie porzucać, zatrzymywać się, zjeść obiad i nie uciec dzisiaj jeszcze. No chyba tak zrobię, bo jakby to było jezioro, to by było trochę inaczej. Ale walczyć tutaj z tą rzeką. Mam jeszcze trochę dnia, jest 9 po 9. Trochę połowie. I myślę, że dzisiaj się zwinę. Tak, kwiatek wymięka. 20 lat już nie mam, sorry. Spływam sobie z prądem. Jest dosyć silny. Nie spodziewałem się, że aż tak. Płynę tutaj po tej płytkiej stronie, ale spokojnie kontroluję tutaj spływ, silnik uniesiony. I tak sobie będę się poruszał w dół rzeki, porzucam trochę przy tych trzcinach. Strasznie silny wiatr zaczął wiać. Nieprzyjemne. W sumie nie jest mi aż tak zimno, ale
ta perspektywa tego deszczu jutro, to mnie najbardziej przeraża. Więc chyba nie ma co. Płynę tu za winkiel, żeby nie wiało i porzucam trochę. Mam rybę. Mam rybkę, słuchajcie. Prawdopodobnie sandacz. Tak jest. Siedzi, oby nie spadła. Mam hak bezzadziorowy i zobaczymy. Wygląda mi to na szczupaka mi to wygląda. No i poszedł. Kurde, poszedł. Przez ten podbierak się z nim bawiłem, ale to mnie chyba trochę, to już nie pierwsza ryba, którą straciłem, i to mnie chyba trochę zniechęci do haków bezzadziorowych jednak. Jednak chyba widzę różnicę. To był mały szczupak. No, to jednak daje nadzieję na jakieś ryby jeszcze dzisiaj. Troszkę za dużo luzu dostał i spadł. Niestety. To jeśli chce się łowić na bezzadziorowe, to chyba trzeba mieć jednak większego skilla niż ja mam, bo tej rybie nie można pozwolić wyjść na powierzchnię, żeby się chlapała, nie? No. Próbujemy dalej. Marzy mi się tylko jedno, ciepłe żarcie. Zrobię coś na szybko. Później jeszcze jest godzinka porzucania i zwijam się. Wieje jak cholera, ze 40 na godzinę porywy. Już tak mnie wywiało. Bachę. Żarcia mam na 2 dni, więc spoko. Aż ugryzę.
wjeżdża brytonika z kiełbasą i z chlebem. Kiełbasa jest tej brytońskiej. Nie trzeba dodawać swojej. Ale można. O, teraz osłona przeciwwiatrowa się przydaje w kuchence. Ode mnie to tyle na ten moment. Zaliczyłem 3 rzeki w tym roku, także jest dobrze. Ta wyprawa taka trochę nijaka bym powiedział, ale poznałem przynajmniej ten odcinek rzeki i było spoko, tylko trochę zimno. Wystarczy tego pływania w tym roku. Kolejne filmy pewnie z lasu. Także trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam.